Siemanko, z tej strony Dota21, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku odbierzemy nagrody Squad Battles oraz ułożymy sobie drafta złożonego z zawodników Team of the Season oraz Ikon. Także zapraszam do oglądania. Srebro 3, nie udało mi się nic więcej wbić. No i mamy złota paczka, premium złota paczka oraz 1500 monet. O, okej. Przejdźmy już do paczek. To jest złota paczka. Oczywiście w niej nic nie ma, jest kochr. Jeszcze to, złota paczka premium. Bez walkoutu, bez ekranów, z Denisów. Nagrody jak się spodziewaliśmy. Dobra, lecimy z draftem. Na legendarnym zrobimy, ale zagramy go później sobie, więc teraz tylko układam formację. O jeny, jaką tutaj formację wybrać? Pójdę fałszywą dziewiątką. Dobra, kto będzie naszym kapitanem, bo my wybieramy Totsy i ikony, a tutaj nie ma ani Totsów, ani ikon, a mamy ciekawe karty. Ja wybiorę sobie Ribery'ego. No i środkowy napastnik, taki Rutholit by się przydał. A będzie nim... O! Dwie ikony! Bez Totsów. Klose i Crespo. Ja wybiorę tutaj oczywiście Klose, bo ma wyższy overall. Kto na lewym... Na prawym skrzydle... Znów nie ma toców. A ja wybiorę sobie Messiego. No to SP. Może tutaj jakiś tocik wleci albo ikona. Tak jest, toc! I bez wahania możemy wybrać tutaj Verratiego. Drugi SP. Kto nim będzie? Sissoko. Bo to jest toc. A więc już dwa tocy. W naszym totsowym składzie, można tak powiedzieć. SPD. Kolejne totsy i tutaj aż czterech zawodników Team of the Season i wezmę chyba Thiago. Tutaj nie zgrywa, ale jak zamienimy tak, to aż cztery punkty co zgranie. Nie wiem, czy Verratti tu coś podwyższa, nie ma znaczenia. Lewa obrona, lecimy z tym. Oj, oj, oj. Wezmę sobie Rusaliona do Ligi Niemieckiej. Środkowy obrońca. De Ligt. No i to jest to, ale też jest blind. No ja oczywiście wezmę De Ligta. Kolejny środkowy obrońca. No blindem bym teraz nie pogardził, a będzie to Bender. I patrzcie, zabijamy sobie tak. I plus 3 do zgrania. Ale my tu chcemy ułożyć cały draft złożony z kart Team of the Season oraz Team of the Year i Dony do koszta pasuje tutaj idealnie. To coś da 3 plus, a więc Dony do koszta, no kapitalnie nam to wszystko zgrywa. Bramkarz. Będzie to... Fajnie tak ten Czech wygląda. Weźmy sobie go. Może nie. Teraz wybieramy ławkę rezerwową, drugi bramkarz. No i nie ma bramkarza Team of the Season, ale ten Zulet pasuje nam tutaj. Urlajś. Wezmę Urlajsia. Urlajsia, przepraszam. Bo on nam daje zgranie.
Kolejny zawodnik z ławki rezerwowych będzie to Petit, bo ja biorę tutaj to, co mogę sobie wybrać, także ikonę, która ma pierwszeństwo tutaj z grania, się nie narusza. Więc jest spoko, spoko. Kto dalej? No i mamy dużo toców, ten Dumfries do De Ligta. Najpierw zamienię ich sobie. 82 jest. 6. 7. 83, a więc jeszcze więcej skrania. No tutaj daję Dumfries. Cazorla. I go sobie bierzemy, bo oczywiście Tot. No i ja go wezmę, oczywiście wrzucę już do składu za Sissoko i nawet 3 do zgrania, bo z Messim fajnie się zgrywa. Dalej. Kto to będzie? Kante Toty jest, ale nie możemy go wziąć. Ajajaj. Ależ by tu Kante Toty fajnie siadł. No on je kuru wezmę, bo to może być taki fajny zmiennik i musimy go tu dać, ponieważ to jest Toc, ale to go później damy, później damy. Jak sobie będę układać ten draft. No jest parę Toców. No i Luis Figo i Del Piero, ale kogo tu wziąć? Słyszałem, że Luisem Figo gra się lepiej niż Del Piero. A mamy tam Onyekuru. Tam jest Messi. Ciężki wybór bardzo. No popatrzmy na statystyki. Tempo Luis ma lepsze. Strzały Del Piero, podania takie same, dribbling. Luis Figo jednak. Jednak Luis. Luis tutaj. Odpowiednim wyborem i 6 do zgrania. Więc nie pożałuję tego wyboru. Dalej. Kogo tutaj? No zacięło teraz. Chyba się internet wyłączył. Mam nadzieję, że nie. Poczekajcie. Ciekawe, czy mi zabierze te końce i czy będę mógł znowu dalej układać draft. Jestem znowu w drafcie, a więc udało mi się do niego powrócić. No i musimy wybierać kolejnych zawodników. Kto dalej będzie? Jakiś Toc? Nie, bez Toca. Ale karta Neymara wygląda spoko, więc go sobie weźmiemy. Dalej. Pod tą ligę niemiecką budujemy, a jakże. Alaba, tylko że tam mamy już Petita. Aha, jest Rosa Almeida i Acuña, więc i któregoś z nich musimy sobie wziąć i ja wezmę Acuñę, bo Almeida, no w sumie mogłem wziąć Almeida, dobra, nieważne. Lecimy, to jest mój drugi draft w życiu, więc trochę może nie jestem za bardzo doświadczony. Jedny, kogo wziąć? Nie wiem, Alba pod ocenę. Coś z tego musi wyjść. 91 oceny. Nie jest źle, tylko toców, 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 toców. I ikon poprosimy. Nie wiem, wezmę tego Hernandeza, bo wygląda jego karta najlepiej ze wszystkich. Dalej. Dwa wybory do końca. Pewnie jeszcze Silver tutaj poleci. Więc do. Ja nie chcę Silvera. Nie wiem, kogo wybierze. Buetosa. Po prostu. Teraz będzie Silver albo coś dobrego. O Koman, tylko że. Dobra. Wezmę Kowada i poczekajcie, ja to sobie na chwilę ułożę. Postaram się jak najwięcej toców tutaj upchać do tego drafta, więc. Poczekajcie chwilę. Jeśli cała pierwsza jedenastka miałaby wyglądać tak, że tylko ikony i tocy mogą w niej być, no to by to wyglądało tak. Ale myślę, że nie musimy tak
tak zrobić i za chwilę zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. A skład wygląda tak i udało mi się tym tematycznym draftem ułożyć draft 191. Ławka rezerwowa może wchodzić Onyekuru, Messi, Verratti, Neymar na rozruszanie tego wszystkiego. Więc jest naprawdę super draft. Teraz tego nie będę grać, jak już wam mówiłem, tylko układać, bo już film trwa 10 minut. Jeszcze wybierzemy sobie menadżera. Jakiś z Bundesligi fajnie by jakby siadł. Poczekajcie, poczekajcie. Kogo tu wybrać? Chyba wezmę tego Hiszpana. Nie wiem, po prostu. Złote ratki. Podsumowanie Food Draft. Messi, Verratti, De Ligt, najlepsi zawodnicy na swoich pozycjach. Francja 5 zawodników. Bundesligi 7, Bayern 4, a więc cześć!